Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za Darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Wakacje, piekielnie gorąco, coraz to nowe rekordy upałów, coraz mniej inwestorów na rynku, jak to zwykle. Wakacyjne wyjazdy to często coraz niższe obroty i po prostu mniej handlu. Jednak w tym roku wakacje są dużo mniej przyjemne z kilku oczywiście powodów. Otoczenie geopolityczne budzi duże lęki, w gospodarce widać sygnały hamowania, a na wykresach i w naszych portfelach czerwono, i to bardzo często czerwono, niezależnie od tego, co w portfelu mamy, no bo trwa bessa i nie wiadomo ile jeszcze może potrwać ale Bessę trzeba przede wszystkim przetrwać i to jest podstawa, więc dzisiaj taki wakacyjny raport z Bessy. Kilka podpowiedzi jak sobie na takim rynku poradzić. W związku z tym w dzisiejszym odcinku po pierwsze kilka słów o tym jak w ogóle ten rynek wygląda, dlaczego ja mam takie pesymistyczne tutaj opowieści na samym starcie. Po drugie jak według różnych książek przebiegają Bessy. Założę się, że dla wielu słuchaczy to będzie pierwsza Bessa w życiu, szczególnie jeśli patrzymy na rynki zachodnie, szczególnie amerykański i po trzecie na co się jeszcze możemy przygotować, bo besy bywają różne. Bywają dłuższe, bywają takie z elementami konsolidacji, bywają bardzo wyczerpujące dla naszej psychiki i naszego portfela. Może miło się zaskoczymy, oczywiście jak najbardziej ten podcast mam wielką nadzieję, że może pójść do kosza i wrócą wzrosty na rynkach i pozytywne informacje w gospodarce, ale raczej lepiej przygotować się na to trudniejsze i ewentualnie mile się zaskoczyć. Zaczynamy! Nic za darmo. Zaprasza Tomek Kieroszek. I mała niespodzianka, jak wejdziecie na sklep milionkroków.com, czyli do naszego wydawnictwa, to jest tam kilka nowych tytułów, tytułów, które zapewne znacie, ale tytułów, które nie są nasze, ale są bardzo dobrymi książkami. Które po prostu chcemy mieć w swojej ofercie, bo bardzo często trafiają do nas początkujący, kupują naszą książkę, czy jedną z tych, które wydaliśmy, no i się zastanawiają, jakie jeszcze do tej puli, do tej paczki książki dodać. No bo przecież, jak chcemy nauczyć się inwestować, to to nigdy tak nie działa, że kupimy jedną książkę i będzie super, przecież to jest dopiero sam początek długiej, długiej drogi. Więc dorzuciliśmy kilka książek, nie będę psuł niespodzianki. Sami wejdźcie na stronę, zobaczcie, co dla Was wybraliśmy. Myślę, że część inwestorów z tymi tytułami już na półce, w zależności od tego, jak bardzo są doświadczeni, dla niektórych mogą być to jakieś tam e, niespodzianki. A w związku z tym, że niektórzy zamawiają więcej książek, no to również, e, kiedy przekroczycie w koszyku 150 zł, czyli zamówicie kilka tytułów, to uruchomi Wam się darmowa dostawa. To taki e, mały bonusik dla tych, którzy czytają dużo i przy okazji dużo kupują. A my już wracamy do naszej BESY. Oczywiście sporym zainteresowaniem cieszył się odcinek kiedy będzie dno, w którym wprawdzie absolutnie od razu powiedziałem, że nikt nie wie kiedy będzie dno i tytuł troszkę tu sugeruje, że ktoś jakąś specjalną wiedzę ma, ale właśnie o to chodziło, że nikt tej wiedzy nie ma i musimy się przygotować na to, że nigdy w dno. Idealnie nie trafimy. Ale za to w tamtym odcinku opowiedziałem już całkiem sporo o bezsię z teorii i praktyki, z myślą o początkujących inwestorach. I dzisiaj troszeczkę kontynuacja tego tematu, bo oto też najczęściej. Pytacie. Dla niektórych inwestorów BESA jest wręcz takim wyczekiwanym czasem, bo w końcu wyceny wielu instrumentów spadają. Ci, którzy są na rynku od wielu lat, a czasami nawet od dekad, bo przecież mówimy też o tych najstarszych inwestorach, którzy dzisiaj rozkładają gotówkę, ładują dobre akcje dywidendowe, obligacje płacące, dobre kupony, na koniec jeszcze dopychają ETF-ami na szeroki rynek, nogi na stół i niech to sobie wszystko latami pracuje. No to pięknie brzmi, ale oczywiście to jest perspektywa inwestorów Którzy przeżyli jedną besę, którzy mają duże portfele, zdywersyfikowane i z reguły po prostu ich te spadki mocno nie ruszają, no bo ten portfel i ta sytuacja finansowa są na takim poziomie, że jest to bez problemu do przetrwania. Zupełnie inaczej na to patrzymy, jeśli jesteśmy młodymi inwestorami, jeśli to jest nasza. Pierwsza Bessa, albo jeśli mamy na tym rynku pieniądze, których bardzo, bardzo nie chcemy stracić, i dopiero Bessa nam uzmysławia, że tych pieniędzy na rynku mamy za dużo względem naszej sytuacji w finansach osobistych. To też jest taki czas, który wiele może nas nauczyć o naszym podejściu do ryzyka. Tyle tylko, że musimy wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski. Jeśli ktoś panikuje, że ten portfel jest na czerwono i zaraz mu się skończy gotówka, i co to będzie dalej w życiu, miał za to kupić mieszkanie, to znaczy, że po prostu ta gotówka nie powinno jej być tak dużo, wystawiona na ryzyko powinna być jakoś podzielona część tej gotówki powinna być w bezpiecznych obligacjach czy na lokacie i absolutnie nie traktować tego jako finanse do inwestowania więc to jest chociażby jedna z tych rzeczy które już besa definiuje na samym starcie więc jak ma się relatywnie mały kapitał jak się jeszcze często bywa zapakowanym pod korek w momencie wejścia besy na rynek i absolutnie się nie ma pozycji gotówkowej to wszystko wygląda nieco groźniej dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie o kilku różnych aspektach, ale zacznijmy od tego, jak to w ogóle wygląda na rynku. Inflacja nie odpuszcza, żadna dla Was nowość. W różnych miejscach ma różne przyczyny, niektórym już tutaj puszczają nerwy. Tu patrzę troszeczkę na artykuł z Bankiera o kosmicznych podwyżkach stóp procentowych. Na Węgrzech. Węgierski Bank Centralny niesamowicie zaskoczył ym, swoich odbiorców, y, analityków nie tylko na Węgrzech, ale na całym świecie. Spodziewali się 50 punktów bazowych, a było blisko, a było prawie 200, chyba tam 185, jeśli mnie pamięć nie myli. Ale to jest tylko jedna z złych informacji. KPO dalej nie ma, nie ma dobrych wieści pod tym względem. Nowa ustawa nie spełnia podobno kamieni milowych, czyli tych ustaleń, które już mieliśmy prawie klepnięte, ale jednak dalej nie są i dalej nie ma pieniędzy. Więc nie ma tego dobrego newsa na horyzoncie, którego bez wątpienia wiele osób, nie tylko zaangażowanych politycznie, ale też zaangażowanych w różnego rodzaju spółki, które by na tym skorzystały, po prostu wyczekuje. Wojna toczy się dalej, jej końca absolutnie nie widać. Możemy nawet trochę niepokojąco spoglądać na to, co dzieje się na Białorusi. Gdzieś tam z perspektywy zagranicznego inwestora, ja mam zawsze z tyłu głowy, że my po prostu jesteśmy od marca bardzo, ale to bardzo ryzykownym rejonem i Chociaż oczywiście w związku z tym potencjalna premia za ryzyko jest bardzo duża. Jak zobaczycie, jak wyglądają nasze akcje w ujęciu dolarowym, no to dosłownie szorują po dnie. No ale jakby nie patrzeć, to gdzie my dzisiaj jesteśmy geopolitycznie stawia nas w bardzo, bardzo trudnej sytuacji, jeśli chodzi o kapitał zagraniczny. Polskie akcje w związku z tym są coraz bliżej poziomów dosłownie z wybuchu wojny. Istotne branże obarczone są dodatkowo ryzykiem politycznym. Tu mówię też o wielkich spółkach, które bardzo często WIG-20 i cały WIG potrafiły wyciągnąć. No bo zobaczcie, energetyka czy paliwa to dzisiaj jest temat polityczny, ale to po prostu jest temat strategiczny. Coraz częściej bezpieczeństwo wpada absolutnie na pierwsze miejsce. Inwestorzy to już w ogóle spadają z podium, że w ogóle to jest na giełdzie i tak dalej, jaki to ma sens dywidenda, coś tam, bezpieczeństwo absolutnie najważniejsze. Po co inwestorzy mają jakieś tutaj pretensje? Do tego mamy sektor bankowy. Z tyłu głowy mam to stare powiedzenie polskich inwestorów: bez banków nie ma hossy. Bo one ważą dużo w indeksach. Banki są bardzo, bardzo ważne na polskiej giełdzie i teraz zostały po prostu dociśnięte znowu ze względu na tę aktualną sytuację, tu trochę wyższymi depozytami przez premiera. Tu oczywiście chodzi o to, że ta oferta depozytów była bardzo kiepska i tu ewidentnie był nacisk polityczny i ta nowa oferta obligacji skarbowych, która miała zmotywować banki, żeby po prostu coś się na tych lokatach pojawiło. Tu banki przeszarżowały, no ale to jest nic w porównaniu z tym, co jeszcze je czeka, czyli wakacje kredytowe. To jest dla branży bankowej taki no, wspomniany z ubiegłych audycji game changer. Sam pomysł wakacji kredytowych dla absolutnie wszystkich posiadających kredyt hipoteczny, no, to jest coś, co pozbawi dużej części zysków sektor bankowy, zysków, które już normalnie byłyby oczywiste. No bo skoro urosły stopy procentowe, no to banki miałyby odsetkowe Eldorado i w zasadzie mają nadal, tylko tyle, że te wakacje kredytowe im ten wynik mocno popsują. A tymczasem ustawa na karku, a był już piękny moment: po tylu, tylu kwartałach przy zerowych stopach procentowych i latach spadających stóp procentowych, banki no, nie mają już tego swojego momentu triumfu. Więc znowu WIG-20 ugotowany, bo najważniejsze sektory branży są albo obarczone poważnymi problemami, albo jeszcze dodatkowo jakimś ryzykiem politycznym czy strategicznym. Jak dodamy do tego wszystkiego Game Dev ze swoim potwornym pesymizmem, nawet przy tym, że jest rekordowo wysoki kurs dolara, co też jest bardzo ważne, dodamy do tego sporo spółek Growth, które właśnie zdały sobie sprawę, że ich zadłużenie będzie teraz obsługiwane po dużo wyższych cenach. Mamy niepewny czas budowlanki i deweloperki. W zasadzie co chwilę atakuje mnie jakieś wideo, że za moment będzie krach na nieruchomościach. Ja wiem, że wszyscy zawsze spodziewają się wielkiego krachu, ale tak naprawdę no, już spowolnienie będzie czymś odczuwalnym. Dla gospodarki. Ja tu się absolutnie nie spodziewam sytuacji, gdzie mamy promocję na mieszkania po kilkadziesiąt procent, bo żyjemy w zupełnie innych realiach niż jeszcze kilkanaście lat temu. Ale bez wątpienia spowolnienie w deweloperce, w budowlance to jest coś, co Odciska piętno na całej gospodarce, więc wszyscy przy okazji borykają się z największym od bardzo dawna kryzysem energetycznym. Tu trochę patrzę na raporty z Niemiec, a jak Niemcy mają problem, to my też mamy problem, bo nasza gospodarka jest bardzo mocno uzależniona od niemieckiej więc kryzys energetyczny jeden z podstawowych problemów, cały czas dotyka tu wszystkich. I skumulowanie tych problemów jest naprawdę niemałe, więc fundamentów pod te spadki na giełdach nie brakuje, i to nie jest już tylko taki strach, że wojna eskaluje. Tak mi się w każdym razie wydaje. No, z małych plusów, część surowców zaczyna zawracać i wydaje się, jakby miały już szczyty za sobą. To jest bardzo fajne światełko w tunelu dla różnych branż, bo oczywiście na inflację też wpływało to bardzo mocno. Jak nam koszty bardzo wielu rzeczy rosną już na starcie, bo sam surowiec jest bardzo drogi, no to naturalnie to domino leci dalej. W USA też nie jest najlepiej. Nasdaq, kolejne dołki pogłębione. Coraz poważniej mówi się o ewentualnej recesji w USA. Zaangażowanie Amerykanów w pomoc Ukrainie jest bardzo trudna politycznie, niedługo wybory w kongresie. No i szczególnie, oczywiście, Amerykanie są wrażliwi na ceny benzyny. Więc, jak się domyślacie, są po prostu teraz ostro wkurzeni i trudno się dziwić, no bo jeśli tam benzyna jest kluczowa, a po tych wszystkich podwyżkach, po tych cenach ropy, staje się życie w Stanach coraz bardziej uciążliwe, no to obraz mamy, absolutnie, jaki mamy. Na obligacjach silne spadki, na akcjach duże fale spadkowe, już jedne za nami, niektóre jeszcze się pogłębiają. Na krypto testowanie kolejnych poziomów, kolejnego dna, znowu historycznie dosyć istotny moment, no bo przebicie poprzednich szczytów tej hossy 2018 więc no tutaj nawet doświadczeni kryptowaluciarze zdziwili się, że tak łatwo te 20 tysięcy dolarów za bitcoina pękło. Co tu dużo mówić? Bessa na całego, i chyba możemy trochę przejść już płynnie do tematu, jak to w ogóle jest w tej besie, bo na zagranicznych rynkach dużo inwestorów nie widziało dłuższej besy, tak naprawdę od 2009 roku, więc warto takie rzeczy sobie przypomnieć. Po covidowej panice, wiele młodych osób zakładało, że besy to takie są bardzo szybkie. No, bo tak jak w ostatnich latach ym, spadło, no to zaraz musi odbić. No, oczywiście, kupuj dołek, bo zaraz musi być dobrze, ale BESA wcale taka szybka być nie musi. Technicznie to jest 20% spadku indeksu i już mówimy, że jest BESA. Albo konkretnych instrumentów w danym sektorze i mówimy, że jest na przykład BESA na bankach, bo banki pospadały po ponad 20%. Ale nie możemy określić czasowo, jak to działa yy, tak idealnie, że cyk, ileś tam sesji, to już się zaczyna BESA. Nie, nie, nie. Szybki spadek wyznacza nam sygnał BESA, ale po szybkim odbiciu. Później czasami głupie powiedzieć, że to była BESA, no bo, bo może to dynamiczna korekta. Do dzisiaj trwają te dyskusje, co my widzieliśmy ym, chociażby w marcu 2020 roku. No bo historycznie bywało różnie. To często są nawet nie miesiące czy tygodnie, a dosłownie kwartały. Zobaczcie, że spadki na giełdach przy kryzysie finansowym 2008 roku zaczęły się też na kilka miesięcy przed upadkiem Lehman Brothers, czyli przed tym najważniejszym wydarzeniem, natomiast dołek tej besy wypadł dopiero w lutym 2009 roku, czyli spadki trwały jeszcze pół roku po tej absolutnej eskalacji kryzysu. No dobra, to co w związku z tym musimy wiedzieć o tej bessie. Po pierwsze, bessa może potrwać dłużej, niż jesteśmy na to przygotowani i tu posiłkuje się cytatem z badań Bank of America, opisanego ładnie przez serwis Forsal. Uwaga, cytuję. W historii indeksu S&P 500 mieliśmy do czynienia z 10 bessami i tutaj definiowanymi jako spadek przekraczający 20%. Najgłębsze zmniejszały wartość indeksu około połowę. W przypadku kryzysu finansowego z 2008 roku 56,8%, natomiast podczas zapaści z lat 73-74 oraz 2000-2002 prawie 50%. Historyczne bessy różniły się też mocno między sobą pod względem długości trwania. Najdłuższa utrzymywała się przez prawie 650 sesji – to była bańka na rynku dotkomów – Bessa z lat 70. prawie 450 sesji, natomiast spadki z 2008 roku około 350 sesji. Bessa, której doświadczyliśmy dwa lata temu, była natomiast krótkotrwała, bowiem została zatrzymana już po około 20 sesjach. Obecna trwa już ponad 100 sesji. I tu z danych zebranych przez Bank Ameryka wynika, że Bessa na Wall Street trwa średnio 289 dni i przynosi przecenę wynoszącą 37,2%. Analitycy banku zwracają uwagę na to, że rynki niedźwiedzia są zazwyczaj znacznie szybsze od rynków byka. No tutaj nic nowego, ale wydaje mi się, że każdy tu już zauważył, że byki wchodzą po schodach, niedźwiedzie spadają z okien, to znaczy, że jak rośniemy, to powolutku, powolutku, powolutku buduje się ten kapitał. Jak spadamy, no to kilka sesji po minus 3, minus 5, minus 7, bum, mamy cały zysk z wielu miesięcy wymazany. Dlatego niedźwiedzie spadają z okien i dlatego Rynek niedźwiedzia jest zdecydowanie szybszy niż rynek byka. To myślę, że już tego nie trzeba tłumaczyć. Ja bym się do średnich z bez nie przywiązywał. Zobaczcie, 10 tych okresów spadków, z czego jedna bardzo długa, jedna bardzo krótka, jak z tego będziemy wyciągać średnią i sobie porównamy bańkę dotkomową 450 sesji z lat 70., ale 650 sesji z bańki dotkomowej i zaledwie 20 sesji z 2020 roku, no to takie liczenie pośrednich nie ma raczej sensu, ale po prostu coś już nam to obrazuje. Zobaczcie, jak inaczej to w ogóle wygląda, jak się to rozpisze na sesję. To już jest pięciokrotnie dłuższa BESA niż te covidowe spadki, ale prawie pięć razy dłużej trwała BESA z lat 70., ta, która mnie osobiście mocno interesuje, bo jest związana z inflacją. I tu od razu płynie do inflacji, bo przewertowałem kilka starych książek na półce. Nawet miałem taką książkę Oswoić Bessę. Już nieużywana od lat w ogóle książka. I chciałem zobaczyć, jak właśnie kiedyś tłumaczono podejście do Bessy do tego czasu na rynku. Czasy się zmieniają, technologia się zmienia, ale nie zmienia się psychika człowieka. Więc to jest bardzo ważne. Zachłanność, chciwość i po drugiej stronie ta strach i panika. Ludzie to ogarnęli już wymieniając podstawowe towary tysiące lat temu. Tylko teraz po prostu mamy do tego bajeramskie giełdy. I niespodzianka, większość książek niestety mówi jasno, najgorsze co może być to jest bessa wywołana inflacją. No oczywiście wiąże to się też po drodze z pojęciem stagflacji, o którym już mówiliśmy kilka razy w podcaście, czyli to, że inflacja wywołuje mocne zacieśnianie polityki monetarnej, no bo oczywiście muszą być wyższe stopy, żeby walczyć z inflacją, szuka się oszczędności w budżecie, akurat w Polsce to nie obowiązuje w Polsce jest dokładnie odwrotnie. I faktycznie może się to skończyć recesją, ale teraz, żeby wyjść z recesji, wypadałoby obniżyć stopy procentowe i znowu rozruszać gospodarkę tanim pieniądzem, poluzować budżet itd. No właśnie, tylko w tym jednym wyjątkowym przypadku nie można. No bo wiecie, dalej inflacja, więc znowu musimy trzymać stopy wyżej. I tak źle i tak niedobrze. A jak ten stan będzie się utrzymywał długo, to będzie nadwyrężał nie tylko nasze nerwy, ale bardzo będzie nadwyrężał nasze portfele. Dlatego w czasie inflacji yy, ta besa może być po prostu. Trudniejsza, bo ciężko jest wyprowadzić gospodarkę na prostą i jak używamy narzędzi, które są klasycznie istotne, to możemy jedno naprawić, a drugie zepsuć. Spółki w czasie inflacyjnej Bessy też mają ciężko, no bo oczywiście kwestia finansowania. Wysokie stopy to wysoki wibor, wysokie odsetki od kredytów, trudniejsze emisje obligacji i zaczyna się czasem ból, że dywidenda nie będzie taka fajna albo w ogóle jej nie będzie w tym roku. No i do tego jak inflacja i różne rzeczy rosną, to rosną koszty, Rosną płace pracowników, rosną koszty materiałów, i z drugiej strony rośnie finansowanie na to, bo podwyższane są stopy procentowe, więc spółki też bardzo często są mocno dociśnięte. A propos tego, że jest ciężko, to znowu bardzo ważna informacja dla tych, którzy będą przeżywać pierwszą BS. W BS rynki nie bardzo reagują albo reagują y, tylko na chwilę na dobre informacje. Czasami jest takie wielkie zdziwienie, że spółka pokazuje wyśmienite wyniki i na kursie plus 3 i tak dalej, a na koniec dnia znowu minus. No jak tak może być? No i to o to właśnie chodzi, że w czasie BS często z sentymentu nie przeskoczymy i dobre fundamentalnie informacje po prostu zaginą nam w tym szumie. Natomiast w drugą stronę to działa dużo mocniej, czyli jak spółka pokaże kiepskie wyniki, no to to jest idealna okazja do pogłębienia dołków. Także serio, tak jest niestety w bes dobre informacje na nikim nie robią wrażenia, te złe już dodają oliwy do ognia. Ale jeśli się orientujemy w tym, patrzymy co się dzieje w naszych spółkach, no to też jest dla nas jasny sygnał, no bo jeśli spółka otrzymuje same dobre informacje i fundamentalnie wygląda naprawdę bardzo dobrze, ale jej wycena znacząco spada, no to dla długoterminowego inwestora. To jest właśnie dobry czas. Powiedzieliśmy co nieco, ile bezsa może trwać, ale teraz sobie trochę bezsa musimy wyobrazić, bo bardzo wiele osób ma wyobrażenie, że w besie akcje ciągle spadają. Ale to znowu nie jest takie proste, i dlatego właśnie jest to czasem dosyć irytujące, bo przy długiej bezsie. Rynki mogą spadać, a później po spadkach mogą zostać w długiej, nudnej konsolidacji na wiele tygodni. I kiedy już myślimy, że najgorsze za nami, to one znowu spadają. I zawsze wtedy sobie myślę o tej słynnej teorii fal czyli części z analizy technicznej. Dzisiaj takie super uproszczenie do roli kilku kresek, które mają nam magicznie wyznaczyć ważny poziom Hossy i Bessy. No ale tu nic bardziej mylnego, bo same fale Eliot'a, tak sięgając historii, to był zapis graficzny ludzkich emocji w czasie hossy i bessy, w bardzo uproszczonej formie. Jak macie te fale od 1 do 5, hossa, a później macie bessy i macie A, B i C. Na A spadamy, na B rośniemy, na C znowu spadamy. I to jest właśnie zapis sytuacji, gdzie po fali spadków myślimy, że już będzie dobrze, i już się skończyło, wyceny trochę rosną, albo chociaż mniej spadają, i mamy ten powiew entuzjazmu. Też mamy bardzo często powiew entuzjazmu tym, którym się spieszy, albo tym początkującym, którzy jeszcze nie wiedzą, że bessa potrafi być bardzo, bardzo długa. No i dokładnie wtedy zaczyna się fala C. Czyli jeszcze pogłębiamy sobie te spadki, mówiąc kolokwialnie, znowu jest w na rachunku fala spadków określana jest jako fala C. No i jak pięknie można wytłumaczyć analizę techniczną, bez pokazywania wykresów? Jasne, że można. W każdym razie dlatego mówię o unikaniu polowania na dołki, bo można się po prostu zdziwić. No i oczywiście w besie jest bardzo ważna psychologia tłumu i obserwowanie takiej rzeczywistości, zdawanie sobie sprawy z tego, jak to wygląda. Wszyscy muszą zwątpić, żebyśmy zbliżyli się do dołka, tak mówiąc super kolokwialnie. Na pewno szybciej będą wzrosty na giełdzie, niż skończy się trudny czas w gospodarce, więc znowu ciężko znaleźć ten moment przesycenia pesymizmu. No bo to będzie wszystko bardzo ładnie wyglądać z perspektywy czasu później, już na przykład po kilku miesiącach. To zawsze tak pięknie wygląda. Dlatego tak fajnie czyta się wykresy historyczne i dopasowuje się do nich dane. Ja nawet jakieś robiłem takie badania 2008-2009, no to naprawdę okładki gazet przykładało się do wykresu i można było spokojnie powiedzieć: "Och, po tej okładce Pulsu Biznesu czy wprost, no można było stwierdzić, że jest dołek na naszej giełdzie". No po czasie jak najbardziej, ale tak naprawdę mieliśmy serię pesymist Okładek, i gdzieś w pewnym momencie był ten przesył pesymizmu, on się gdzieś tam na dołek nałożył. Ale już tak z czystej psychologii inwestowania, nie jest to super proste, ale warto jest wiedzieć, jak to po prostu działa. Wszyscy są dzisiaj wkurzeni. To na pewno zauważyliście. Ja tam sam ograniczyłem część dyskusji w social media, bo w zasadzie dowolna dyskusja na różnych serwisach, nawet jak się niewinnie kończy, to zaczyna się jakąś kłótnią, albo blokowaniem, banowaniem. Wszyscy są po prostu wkurzeni, bo na rynku jest jak jest. i Ja się absolutnie nie dziwię, bo ktoś, kto nawet poszedł do banku i kupił sobie fundusze papierów dłużnych, bo miało być bezpiecznie i fajnie, też jest parędziesiąt procent w plecy, więc zasadniczo wszyscy są. Po prostu wkurzeni i jeszcze jest gorąco. Ja się absolutnie temu nie dziwię, tyle, tylko, że trzeba uważać na takie rzeczy, kiedy będziemy mieć ten przesyt pesymizmu, kiedy najwięksi optymiści już absolutnie zwątpią, kiedy będziemy mówić o giełdzie bardzo, bardzo źle, kiedy będziemy mieć to na okładkach gazet, oczywiście, prime, time, tak zwany, czyli jak usłyszycie w faktach, wiadomościach, wydarzeniach, itd, w tych programach w najlepszym czasie antenowym. Że mamy już absolutny krach na giełdach, no to bardzo często jest to gdzieś takie też przesilenie. Ważne, żeby w całym tym pesymizmie nie tyle co szukać magicznego dołka, co konsekwentnie realizować swój plan. Bo uwierzcie mi na słowo, w ten pesymizm można też uwierzyć, że już nigdy nie będzie dobrze. Absolutnie są zawsze po takich dużych spadkach ludzie, którzy czekają na kolejną falę wielkich spadków, a później już jest tylko duża hossa i znowu parę lat czekania, żeby mieć rację. No to na koniec, część trzecia, czyli co możemy w takim razie zrobić? Zadbać o siebie. Przede wszystkim, żeby nas recesja nie zjadła szybciej niż BESA. Yy, oczywiście, jeśli wasz biznes albo wasza praca przynosi dobre pieniądze, a wygenerujecie dzięki temu nadwyżki, to jest naprawdę dobrze. Recesja to takie pojęcie ekonomiczne, podobnie jak inflacja, każdy odczuwa ją trochę inaczej. Oczywiście, jak ktoś będzie pracował w deweloperce i ten segment oferty mieszkań czy domów nie będzie się sprzedawał, to on inaczej pewnie odczuje recesję niż ktoś, kto dzisiaj pracuje na rynku IT dla zagranicznej firmy i jeszcze nagle zarabia dużo więcej, yy, bo kursy walut robią robotę. Recesja nie oznacza, że nagle od linijki możemy przełożyć wszystkim w zasadzie porówno, że będą teraz mniej zarabiać, więc przede wszystkim musimy zadbać o siebie, żeby to przetrwać. Siebie, swoich bliskich, swoje finanse osobiste. I już będę się powtarzał do znudzenia, ale to jest super, super ważne po drugie ważne jest to generowanie nadwyżek bo trzeba mieć po prostu pieniądze na zakupy w bezsie i trzeba mieć ich tyle żeby się od razu nie skończyły ja na przykład teraz doszedłem do takiego smutnego momentu, skończyły mi się tanio kupione dolary i teraz jak już coś dokupuję w USA to muszę to zrobić przy dolarze za prawie 4,50 i to jest ogromny ból bo mam pełną świadomość, że wystarczy silne umocnienie złotego i jestem z marszu w plecy na danej inwestycji ze względu na waluty, ale tutaj po prostu idealnego wyjścia już nie ma, no bo nie cofnę się w czasie i nie kupię jeszcze więcej dolarów, skończyły się Koniec. I po trzecie, znowu lepsze uśrednianie zakupów niż celowanie w idealny dołek. Przykładowo, ostatnio czytałem, że według analizy technicznej na wykresach w Polsce pojawiło się bardzo dużo sygnałów, tak zwanego podwójnego dna teoretycznie bardzo łatwo pod to spekulować krótkoterminowo, no bo wiemy, że jak jest taka formacja, wyznacza się stop lossa i jak mamy rację, to jazda, a jak nie mamy racji, to tracimy określoną stawkę wyliczoną już na starcie. I to są takie spekulacyjne strzały, ale z perspektywy budowy portfela długoterminowego, no taka informacja wcale nie jest dla nas jakoś super, no bo jak się to podwójne dno jednak urwie, to my nie mamy spekulacyjnego stop lossa, tylko nagle będziemy szukać w pośpiechu podręcznika do analizy technicznej, bo urwie nam kolejnych Kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt procent z pozycji. To nie jest wcale aż takie proste. Mamy do dyspozycji dzisiaj niemal prawie wszystko do budowania portfela. Mamy obligacje w formie ETF, a mamy obligacje skarbowe, detaliczne na bezpieczną część portfela, mamy korporacyjne z ciekawszymi kuponami, no mamy w zasadzie większość ETF-ów akcyjnych po 20-30% od szczytów, poszczególne spółki już naprawdę po 30-40-50, niektóre z segmentu growth po 80 czy 90% od szczytów. Tylko tyle, że teraz warto pamiętać, że jak coś spadło, to nie znaczy, że jest jest super fajne, tylko trzeba jeszcze zrobić ten teścik jakościowy. I tu przypomina mi się najdłuższa BESA, czyli ta dotcomowa, 650 dni sesji spadkowych, o których wspominałem wcześniej. Bardzo wiele spółek wtedy po tym szczycie banki dotcomowej Również spadło 80-90%, tyle tylko że bardzo niewiele z nich wróciło do tej swojej finalnej, wysokiej wyceny. Świetnym przykładem jest Microsoft. Bardzo lubię ten przykład pokazywać na różnego rodzaju prezentacjach. Inwestor, który kupił na samym szczycie, na samej górce bańki dotkomowej Microsoft czekał 14 lat. Żeby wyjść na zero. I dzisiaj to jest jedna z najważniejszych spółek na świecie, tylko pytanie, czy chcemy 14 lat czekać. To akurat taki straszny dosyć przykład. Zupełnie inaczej oceniamy w tym momencie potencjalne ryzyko na niektórych spółkach, tych, które raczej bez większych problemów przetrwają, wykorzystają swoje przewagi, i tych, które będą miały serio przed sobą ciężkie kwartały ze względu na wyższe finansowanie, ze względu na trudności z rentownością swojego biznesu, tutaj czeka nas odrobienie tej pracy domowej, jeśli porywamy się na samodzielne wybieranie Akcji. Już kilka razy wspomniałem o takim moim duecie spółek, które fajnie pokazują ten kontrast. Jak mam w spółkach zagranicznych Amazona, który jest dla mnie takim absolutnym pewniakiem, że nie wiem, co by się musiało stać, żeby ta spółka miała problem i spadło o kilkadziesiąt procent kolejnych, dla mnie już ta wycena jest naprawdę fajna do początkowego budowania tej pozycji. Natomiast mam drugiego Robloxa, który na szczycie był po 140 dolarów. Na dołku był, jeśli my pamięć nie mieli chyba po 21 czy 22 typowy growth, który póki co wydaje się ciekawym biznesem, ale jakbym miał na niego postawić bardzo duże pieniądze, to bym się po prostu mocno, mocno bał, bo jest to jedna z tych spółek, która będzie dużo trudniej dochodziła do swoich wyższych poziomów niż chociażby ten Amazon, który no jest absolutnym hegemonem, jeśli chodzi o swoją już dzisiaj branżę. Zawsze mam z tyłu głowy takie case'y właśnie z Bessy, czyli spadki rzędu 95%. Wyobraźcie to sobie, jak to przeczołguje inwestora. Mamy akcję tak obrazowo po 100 dolarów. Te akcje w czasie pierwszej części Bessy spadają do 10 dolarów. Wydaje nam się, że to jest okazja życia, no bo kurde, mamy 10 dolców za akcję, warte nie tak dawno 100 dolców. I teraz te akcje spadają o kolejnych 5 dolarów, czyli spadają o 50% od momentu, kiedy to była okazja życia. W Bessie można się na takich sytuacjach mocno przejechać, to jest... No, no nie chcę powiedzieć pole minowe, ale to jest bardzo, bardzo trudna mm, sytuacja. Ethereum było w, po poprzedniej bessie dokładnie w takiej sytuacji, kiedy wydawało się, że już ta wycena spadła do 90%, no a koniec końców spadło bodajże o 96% od szczytów, czyli dokładnie tak jak w tym przykładzie, który teraz yy, opisałem. Ale tak to właśnie yy, działa. Czasami oderwanie od fundamentów jest w dwie strony, zarówno przy hossie, jak i przy bessie. I to jest też to, o czym pisał Benjamin Graham w inteligentnym inwestorze, czy to jest też to, o czym mówił Warren Buffett od dziesięcioleci. Mr. Market, czyli pan rynek, ma swoje stany maniakalne i ma swoje stany depresyjne. I te skrajności inwestor musi umieć zdefiniować w dłuższym horyzoncie, żeby móc w swoim portfelu dokonywać większych zakupów w stanie rynkowej depresji i ewentualnie redukować pozycje w czasie rynkowej mani. Oczywiście bez próby łapania szczytów i dołków. I jak tu teraz optymistycznie zakończyć? No moim zdaniem z tą Bessą to absolutnie damy radę, ale pod warunkiem, że zadbamy o swoją sytuację finansową. Bez tego ani rusz i to zdanie musi mocno wybrzmieć, a ja do tego Was zachęcam już w te wakacje, bo jeszcze wiele osób nie dostrzega powagi sytuacji, część osób zauważy ją dopiero we wrześniu, jak wróci spokojnie z wakacji, a Wy, słuchacze finansowych podcastów, będziecie już wtedy na to dużo lepiej przygotowani. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a ja tymczasem zapraszam Cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail podcastmałpa niczadarmo.pl. Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo.